Mażoretki cieszyńskie gwiazdeczki nie próżnują i cały czas trenują. Z kamerą odwiedziliśmy grupę juniorską podczas treningu w szkole podstawowej numer 1 w Cieszynie. Znajdujemy się na treningu, akurat dzisiaj mamy trening grupy juniorskiej. Grupa nowa, liczy sobie 7 tancerek. Mimo że nowa, fantastyczna. Radzą sobie dziewczyny wspaniale. Treningi dla każdej grupy trwają równe 2 godziny zegarowe, a nie szkolne. I na tych treningach zawsze rozpoczynamy od profesjonalnej rozgrzewki. Później jest trochę ćwiczeń baletowych, rytmicznych, tanecznych. No i w następnej godzinie trenujemy, tworząc choreografię. Dzisiaj drugi trening, na którym będzie tworzona choreografia z pomponami. To już są choreografie do występów. To są choreografie nie tylko do występów, ale i do konkursów. Przed nami jest ich sporo. No tak, no właśnie, bo konkursy też są bardzo ważne. Jakie wy na chwilę obecną macie te grupy? W tej chwili mamy 3 grupy taneczne. Kadetki, juniorki oraz seniorki. Czy można dołączyć, jeżeli dziewczyny by chciały, czy chłopcy? Jak najbardziej. Czekamy z otwartymi ramionami. Zapraszamy wszystkie dziewczyny chętne. I powiem tak, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby zawitały u nas również seniorki. Grupa seniorek jest zawsze taką bardzo grupą reprezentacyjną i warto skorzystać z okazji. Seniorki, to powiedzmy, to jaki to jest przedział wieku? Brzmi to strasznie, bo wiadomo, z kim my kojarzymy seniorów. Seniorki w mażoretkach to przedział wiekowy od 14 roku życia. W zależności od federacji, w której później startujemy, ten wiek kończy się albo na 22, albo na 26 roku życia, a powyżej to już jest grand senior. To już jest grand senior, ale też z tego co wiem, mile widziane właśnie takie panie, które mogłyby dołączyć do tej grupy. Zdecydowanie tak. Poza tym bardzo popularne w ostatnich latach stały się grupy mam i babć, które startują również nie tylko w zwykłych konkursach, ale i w Mistrzostwach Polski. No to zachęcamy, a właśnie jak ktoś się zdecyduje po zobaczeniu tutaj tego naszego dzisiejszego programu, tego nagrania, to gdzie się może zgłosić? Zapraszam do nas, do mnie, na stronie internetowej, a właściwie na portalu społecznościowym Facebook oraz na Instagramie. Są wszystkie namiary. Można zgłosić się za pomocą adresu mailowego cieszyńskiegwiazdeczki1@gmail.com oraz dzwoniąc na podany na Facebooku numer telefonu. Przyjmujemy z otwartymi ramionami. Żeby jeszcze zachęcić, co takie zajęcia rozwijają? No zwłaszcza tutaj wśród tych młodych dziewczyn. Powiem tak, trudno określić wszystko, co jest rozwijane, ale przede wszystkim zaczynamy od takiej wewnętrznej dyscypliny. Rozwijamy doskonale poczucie rytmu, rozwijamy sprawność fizyczną, także to, co najbardziej młodemu człowiekowi jest potrzebne w tej chwili do życia, uciekając od komputera, od tabletu, smartfona czy telewizora. No właśnie, tu jest trochę tego ruchu. Pani wspomniała, że te próby, te przygotowania to też głównie pod konkursy. To teraz, gdzie najbliższy konkurs, do czego się przygotowujecie? Zaczynamy przygotowania do pierwszych konkursów, które będą odbywały się w Czechach, bo w Polsce jeszcze musimy troszkę poczekać. Pierwszy konkurs, jaki nas czeka, odbędzie się już w marcu. Będzie to konkurs o Bohumińskie Serce w Czechach, konkurs międzynarodowy. Później będzie Karwiński, Ostrawski Pochar, a później, no chyba mogę już zdradzić ogromną tajemnicę, chociaż teraz to już nie będzie tajemnica. Nie ukrywam, że w tym roku mażoretkowym w sezonie będziemy bezpośrednimi organizatorami 3-dniowych Mistrzostw Polski, które odbędą się na hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie. No to pięknie, no to bardzo duże wydarzenie i też duże takie organizacyjne przedsięwzięcie. Ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, ale również finansowe.
No właśnie, już o tym nie wspomniałam. No właśnie, finansowe również. Jak wy to robicie, że dajecie radę jako stowarzyszenie jednak? Te piękne stroje, to wszystko. Po pierwsze, mamy fantastycznych rodziców, którzy na każde nasze skinięcie palcem, dosłownie, pomagają, są otwarci, ale nie możemy wszystkiego spychać na rodziców. Staram się poszukiwać sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy widzą potencjał w tym, co robimy. Oczywiście my też nie robimy tego za darmo, bo bardzo chętnie występujemy, pokazujemy swoje najlepsze układy, nasze duety, nasze solówki, no i oczywiście układy sceniczne, co jest bardzo mile widziane. Nie ukrywam również, że zawsze zwracamy się z prośbą do Urzędu Miasta, do Starostwa Powiatowego. Zawsze otrzymujemy wsparcie, nie tylko duchowe. No tak, bo to wsparcie jest ważne. Czy to, jeżeli chodzi o konkursy, czy występy. To co, w takim razie myślę, że może Pani jeszcze raz zaprosić wszystkich chętnych rodziców, czy dzieciaki, żeby przyszły może na próbę, żeby zobaczyły, jak to wygląda. Kochani Państwo, jeżeli tylko zauważyliście, że to jest rzecz warta uwagi, serdecznie zapraszam. Warto poświęcić trochę czasu, żeby miło spędzić czas. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.